Z dawna Polski tyś królową, Maryjo. Święty Maksymilian, rycerz niepokalanej. W jasnogórskim sanktuarium przy wejściu do kaplicy różańcowej znajduje się obraz z postacią wyjątkowego czciciela Matki Bożej, świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Święty nie przypadkiem ukazany jest na obrazie w obozowym pasiaku z różańcem w ręku. W czasie II wojny światowej 28 maja 1941 roku został wysłany przez hitlerowców do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Tutaj podczas apelu obozowego 29 lipca 1941 roku dobrowolnie wybrał śmierć głodową w zamian za innego współwięźnia, Franciszka Gajowniczka. Skąd taka siła i miłość, nie wahająca się oddać życie za drugiego człowieka? Od najwcześniejszych lat przyszły święty wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej. Kiedy miał 12 lat, prosił Matkę Bożą, aby ona sama odpowiedziała mu na pytanie, kim będzie. Jak opowiadał później mamie, ukazała mu się wtedy Maryja trzymająca dwie korony, jedną białą i drugą czerwoną, i zapytała, czy chce je otrzymać. Biała miała oznaczać czystość, czerwona męczeństwo. Przyszły święty odpowiedział, że chce. Jego pragnienie zostało przyjęte przez Maryję. Święty Maksymilian wstąpił do zakonu franciszkanów i całe swoje życie poświęcił Matce Bożej. Założył dla niej rycerstwo niepokalanej. Członkowie rycerstwa mieli się oddawać na całkowitą i wyłączną służbę Maryi Niepokalanej, starać się o nawrócenie grzeszników i uświęcenie wszystkich ludzi. Święty Maksymilian powiedział, że nazwa rycerstwo przywodzi mu na pamięć przede wszystkim ukochane sanktuarium w Częstochowie. Wyjaśniając tytuł Maryja Królowa Polski, mówił z wielką mocą: nie chcemy, żeby ona była tylko z nazwy królową, ale żeby była rzeczywistą królową, jak tego wymaga jej godność Matki Bożej, żeby rządziła duszami Polaków. Będziemy walczyć, aż wszyscy uznają niepokalaną za królową.